Dzień dobry, witam was serdecznie. O poranku u mnie, u was zazwyczaj podejrzewam, że popołudnie. Zobaczymy, co tam słychać u ekipy. Zima przyszła i chyba poszła, bo znowu minusy. Żegnamy, witamy okropną wilgoć. W Polsce, z tego co wiem, to śnieg. U mnie na to chyba nie ma szans, więc do zobaczenia za chwilę. Trzeba wypuścić szarańczę. Idzie wpierw armia Tośków. Ona idzie za mną, bo wiadomo co je czeka. Kaczojady. Tak, o, ciemno już wszędzie. Tak jak mówiłem, mróz widać poszedł. Ponieważ, no i wybiegi są miękkie, jak ja to mówię. Więc niestety szara rzeczywistość. Wypuścimy sobie blojererki i silunie. Nie możemy o nich zapominać, co nie? Silki też tu są. Trzymałem się dobrze. No i czubatka tu już z nimi z powrotem wróciła. Ponieważ od kwiatów zrobiłem mały porządek. Wszystko, co nie kwiatowe, poszło w zapomnienie i zostało wyprowadzone. Nie mieszka już u kwiatów. Ze względu, że po prostu małe koguciki stwierdziły, że duże kurki też są fajne. Znaczy nie wszystkie, młody mały kogucik. No i ze względu na to musiałem, jak to się mówi, porozdzielać towarzystwo. Oj. I towarzystwo zostało przeniesione. Ja wam pokażę gdzie. Zaraz. Ze względu na to, tam są wszystkie kamilowe kurki. Tu zostały same kwiatencje. I tu będzie prawdopodobnie wymiana. Kolega idzie do Niosek. Wchodzi Żółtek. I syn Stefana albo Stefan. To jeszcze nie jest potwierdzone. Muszę dokładnie to sprawdzić. Jak to będzie wyglądać? No, dawać panienki. I zobaczymy, czy to pójdzie Stefan. Znaczy, na pewno idzie Cytrusek. Tu nie ma w ogóle, nie mam nad czym się zastanawiać. To jest jego pora. Pora doktora. Została gąska. Zaraz po nią pójdę. Bo ona już tam idzie, krzyczy. A moi drodzy, państwo liliputy zostali przeniesieni tutaj. Tu jest całe państwo liliputków i liliputów i kamilowych kurek, czyli tutaj jest kamilowa kurka. Tu jest kamilowa kurka, to jest ta mała kurka i tu jej potomkowie i właśnie jej syrek. To ten pan, który tak strasznie łobuzował. To on tu został przeniesiony. Ze względu właśnie na to, że już za bardzo mi skaczą na kury. A że wpuszczając ich do Niosek, niestety liczyłbym się z tym, żeby spały w stodole. A tego nie chcę. Więc zrobiłem tak, że połowa jest zaścielona. Cieplejsza, bo tu nie pada ogólnie, oprócz tam pod ścianką. A że to liliputy i to wytrzymały naród miksów, bo jak ja to mówię, inaczej tego nie nazwę. Bo taka prawda, to są miksy. O, ale wy tutaj kupę zrobiliście w wodzie, czy wy jesteście durne? Więc zostały one tutaj przeniesione. Tu mają część wybiegową i mogą sobie polatać, poryć w piasku, o to chodziło. A tu sobie mogą pochodzić po suchym, fajnym. Mówię, tu nie ma przeciągu, więc spokojnie sobie dadzą radę. Nawet przy większych minusach, pamiętajcie, kurą nie sztuką to. One dla mnie nie muszą znosić jajek już, choć tutaj jest bardzo dobra, jakby to powiedzieć, ilość jajek, bo zniosą ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o to stado. Ale chodziło mi głównie o to właśnie, żeby po prostu nie ryły mi w kurach. A że kurki uwielbiały w stodole znosić jajka i siadać po kątach, no to decyzją było to, że będzie to pomieszczenie, w którym po prostu nie będą mogły sobie pozwalać na tak wiele.
i wychodzić poza szereg. I dlatego one sobie tutaj mieszkają. Myślę, że to jest fajna miejscowa dla nich. No w tej chwili jeszcze jest zasłonięta, rzecz jasna i wiadoma. Później będzie odsłonięta. Ale i to też chyba tylko jedna strona raczej. Ale na tą chwilę jest to zasłonięte, żeby tu też... Tu macie jeszcze po papugach. Trzecie pomieszczenie. Bo one są na tych dwóch. Myślę, że spokojnie sobie tutaj dadzą radę. Będą sobie łazić, ryć w suchym piasku. O to chodziło właśnie, że mają tą strefę suchego piasku. Mogą sobie znosić jajka. O to dokładnie mi chodziło, więc myślę, że tu spokojnie będzie fajny klimat. Tu jest w tej chwili 8 kurek i 3 koguciki. Więc fajny zestawik, niech sobie tu siedzą. Będą tu miały dobrze. Będą miały też święty spokój. Koguty są bezproblemowe. One się ze sobą dogadują, bo się znają, przebywają ze sobą. Gorzej by było, jakby tu trafił nagle inny kogut. I tu chyba jeszcze przyjdzie moja czarzełkowa kurka. Zobaczymy, czy jeszcze ją chwilę potrzymam z brachmami, ale myślę, że ta kwestia 3 tygodni i ona tutaj trafi do tego towarzystwa i będzie dalej się rozprzestrzeniać. Powiem tak, jeżeli chodzi o właśnie mimo wszystko te liliputki i tym podobne, te znoszą bardzo fajne wielkościowo jajka. Nie takie mikroskopijne, ale fajne, te kamilowe to już w ogóle rewelacyjne jajka. Więc mam nadzieję, że do samej jajecznicy jak najbardziej się przydadzą. A człowiek na diecie to zje 3 jajka, ale mniejsze, więc jak najbardziej pasuje. Trzeba zacząć dzień. Towarzystwo trzeba nakarmić, muszę wpuścić tą gęś, która jedna została po drugiej stronie, bo się drzwi chyba zamknęły. Towarzystwo już czeka na jedzenie. O. To, że ja tu jestem, to nie znaczy, że wy też możecie. O, patrzcie. Kot już szuka zabawy. O, kury są fajne, można się z nimi pobawić, póki żadna nie udziabia. Oj, Lukrecja, to jest specyficzny kot z specyficznym charakterem. Więc zobaczymy, tak jak mówiłem, chcę kwiaty, tak, cytrusiu, ty pójdziesz do nowego towarzystwa, mój przyjacielu, bardzo towarzyskie koguty. No i właśnie kwestią dodatkową jest, ale się lały koledzy, ale było lanie w nocy w kurniku, bo tu widzę syna cytrusia, ale wam zaraz pokażę, było lanie. Lały się i to na choinkę 100%. Zobaczymy, który z kim. O, widzę, że on się też lał. A było buzy. No niestety, czasem są dni, kiedy one się trochę posprzeczają i to zazwyczaj się zdarza na jakiś czas, ale to nie cytrus, więc ktoś inny narozrabiał. Podejrzewam, że Stefan. Bo cytrus, jak widać, jest czyściutki i piękniuśki, a ten już musiał porozrabiać. A jest, piękna prezentacja. Tutaj nie ma co, niezawodny pięknusik. Wygląda cudownie. Tu nie da się powiedzieć, wygląda cudownie. Jeju, jak ty wyglądasz, leśniaku. No, muszę ci dzisiaj ogarnąć. Wziąć go w obroty, bo go oczyścić. Pamiętajcie, kury są kanibalami. One się będą żarły. A tu nie ma indora drugiego. Więc trzeba się pozbywać krwi, ponieważ może im dojść odbić i zacząć atakować towarzysza, więc to tak nie może być. Z tym trzeba zrobić porządek, więc ja zaraz z tym zrobię i zobaczymy. Jak widzicie, tak jak mówiłem, rojrery średnio im to pasuje, że one muszą wyjść na dwór, nie wychodzą. No i nie korzystałem z tego, ale one też dobrze wiedzą, co zaraz tam będzie, jak ja tam wyjdę. Będzie żarcie i o to chodzi. Więc trzeba iść dać żarełko. I zaraz zobaczycie, nakręcę, jak będę dawał żarcie. To praktycznie kur nie będzie. Zobaczycie. O, idzie Stefan. Stefan? Obróć się. Nie. To nadal nie Stefan. Dobra, to widzimy się za chwilę. Podano jedzenie. I zobaczcie na to. Tu nie ma nikogo. Tu zostały jakieś pojedyncze szczuki. A dlaczego? No bo żeby się dopchać. Tu mamy gęsioły. One już po owsie. Moje kury teraz też dostały
samą paszę bez mieszanki ziaren i to też średnio pasi. A ja im tu sypnę to co zostało, to sobie wybierze, bo na przykład kwiaty, ale kwiaty mają to do siebie, że one z jedzeniem nie jedzą tak dużo. Zobaczycie, towarzystwo jest tu. Sypniemy. Tu będzie banda. I to jest całe towarzystwo. Ale co najlepsze, nie odkryłem z kim ten gamoń się lał, ponieważ tam nie ma żadnych śladów krwi pozostałych. Więc podejrzewam, że albo gdzieś zahaczył, albo dostał po prostu pojedynczego strzała. Lukrecja, za to, co ty tu zrobiłaś, dostaniesz w łeb. Nie wiem, z kim łoń się lał. Tyle pozostało. No, i one sobie teraz będą pojedyncze jeść. Gniazdki wyjadą, wyjedzą wszystko i wrócą. Kaczki, nie wiem w ogóle, czemu jedzą tu, skoro mają u siebie. Aha, bo tam są pojedyncze kury znowu. Tu sypniemy, żeby też nie nudziły się na wybiegu. Bo to jest kwestia zajęcia. Kury po prostu będą sobie teraz miały zajęcia, bo będą wybierać ziarenko. Nie będą takie tłuste. Do jutra, do dziś, bo popołudnia nie będzie po tym śladu. Tutaj tym rojbrakom też dam, bo te dziksy to w ogóle wszystko dobre, tylko nie pasza. Wytłumacz kurom, że jest pełnowartościowa, dobra, bez GMO i wszelkiego rodzaju świństw. Nie. One wolą ziarna. No trudno. O, widzicie, ziarenko, owies, bo to jest owies dla gąsek. Jest najsmaczniejszy. Jak tu z nimi gadać? Nie da się. One wiedzą lepiej. Zdecydowanie lepiej. A u was jak to jest z tym jedzeniem? Też mają problem z paszami i tym podobne. U mnie duże. One teraz miały też, po prostu, bo przyjechała pasza z Polski, bo była okazja. Miały zmianę to w ogóle tej Polsko i to ciężko mi było w ogóle było im to trawić. A tą, którą znają, czyli tą strawą, było fajnie, super, ale to kupiłem ziarna i to był błąd, bo one z powrotem poczuły, że jest ziarno w karmie i jedzą ziarna. Więc kicz, moja wina. Dobra, ja uciekam, bo zaczyna padać deszcz, nie śnieg, więc miłego wieczoru wam życzę. Pozdrawiam serdecznie z całą ekipą.